CGM.pl, Ania Wyszkoni, witaj. Ania Szarmach. Rozpędziłem się. No nie, spoko, spoko. Ale dobrze, dobrze. CGM.pl, raz, dwa, trzy, cztery. No przestańcie się śmiać. Jest dobrze, naprawdę. No dobrze. CGM.pl, Ania Szarmach, przepraszam za pomyłkę przy poprzednim wejściu. Nic nie szkodzi, całkiem mi miło, witam cię serdecznie. Słuchaj, ty nagrałaś dosyć nietypową płytę, jak na polskie warunki. Czy ja wiem? No poczekaj, sama napisałaś, sama skomponowałaś, tak. No, sama zaśpiewałaś, to wiadomo, tak? A do tego jeszcze, o ile dobrze wiem, płyta była nagrywana na tak zwane żywo. Tak, i wyprodukowałam jeszcze. No to na końcu. No w Polsce też zdarzają się takie kobiety. Kto tak robi? Nie wiem, ja. Słuchaj, no przez długi czas byłam do tego namawiana przez muzyków, przez innych artystów. Wzbraniałam się strasznie przed tym, ale jak już zebrałam wszystkie siły i odwagę, to stwierdziłam, że to po prostu przynosi mi wiele szczęścia. I sam ten proces tworzenia, przy którym jeszcze nie wiedziałam, że będzie miał taki finał jak płyta inna, powodował, że jedna piosenka ciągnęła za sobą drugą i następną. Potem poszliśmy do studia, a najpierw jeszcze były próby i tak wszystko po kolei. Mówisz, że potrzebowałaś siły i odwagi. Mhm. Okej, siłę rozumiem, bo to tam trochę trzeba poorać w tym studiu, ale odwagi? No, znaczy, nie przeginasz trochę? Przecież masz trochę doświadczenia. Nawet bym powiedziała, że dużo, ale to chodzi o... Myślę, że jak ktoś robi coś swojego, to albo na maksa, albo wcale. Lepiej niech tego nie robi. I tak było też ze mną. Ja szukałam odwagi, żeby wydobyć wszystko to, co w sobie noszę. Swoje uczucia odnośnie tego, co się dzieje za szybą, co się dzieje w moim życiu, co się dzieje w życiu innych, moje relacje z najbliższymi, bądź relacje innych i jak ja to odbieram. I musiałam być absolutnie szczera. I tak samo też muzycznie podchodzę do wszystkiego. A żeby to wszystko miało ręce i nogi, to trzeba naprawdę sporej odwagi. To jest ekshibicjonizm maksymalny, ta moja płyta. No jest ekshibicjonizm, ale to nie łatwiej się śpiewa swoje numery niż cudze? No o wiele łatwiej. Ale znaczy problem i nie problem. Polega na tym, że to już nie ma odwrotu. Albo idziesz do przodu i wtedy nie możesz już się wycofać. Albo nie idź tam wcale. Także ja czekałam na taki moment, żebym wiedziała, że okej, to jest ta chwila.